Szczęść Boże, coś wam powiem. Potępianie ludzi idzie nam szybciej niż myślenie o nich. Działamy jak z automatu, bez zastanowienia się, czy komuś ta nasza opinia służy, czy nie. Językiem zabijamy to, co niewinne. Wobec Jezusa, który nie miał żadnej winy, też krzyczano i fałszywie oskarżano go, by czym prędzej znalazł się na krzyżu. A on nie potępił nikogo. Bo nie po to przyszedł na świat. Nie po to Ojciec wysłał go na ziemię, żeby człowieka zniszczyć, ale żeby go uratować. I teraz ważne pytanie. Czy my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego? Czy rozumiemy, że krzyż i zmartwychwstanie Jezusa są dla nas konieczne? Inaczej wszystko, co robimy, możemy wyrzucić do kosza? Bez tych atrybutów śmierci i zwycięstwa nad nią nasza modlitwa, odpuszczenie grzechów, cierpienie z godnością czy śmierć z nadzieją na życie wieczne jest niemożliwe. Spotkałem się ze stwierdzeniem, że więcej chrześcijan wierzy w śmierć Jezusa niż w Jego zmartwychwstanie. Tyle, że Golgota była przejściem, była mostem łączącym niebo z ziemią. Taki jest krzyż, który łączy dwa światy, a jednocześnie obejmuje każdego z nas. Krzyż Jezusa wyraża całą negatywną moc zła i całą łagodną wszechmoc Bożego miłosierdzia. Papież Franciszek tłumaczył w ten sposób fragment rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem. Ktoś, kto nie jest chrześcijaninem, mógłby zapytać, dlaczego wywyższa krzyż? Możemy odpowiedzieć, że nie wywyższamy jakiegoś krzyża czy wszystkich krzyży. Wywyższamy krzyż Jezusa, ponieważ na nim najpełniej objawiła się miłość Boga wobec ludzkości. O tym właśnie przypomina nam Ewangelia Świętego Jana w dzisiejszej liturgii. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Ojciec dał Syna, aby nas zbawić. A to oznaczało śmierć Jezusa, śmierć na krzyżu. Wszystkie nasze szemrania i grzechy spowodowały, że oddaliliśmy się od Boga. Sami ściągnęliśmy na siebie duchową śmierć. Nasza rezygnacja z Boga już tak daleko poszła, że nie byliśmy w stanie sami powrócić do naszego Stwórcy. Dlatego Bóg posłał do nas swojego Syna, który poprzez swoją śmierć ofiarował nam zbawienie, czyli odpuszczenie grzechów. Dlatego krzyż jest znakiem naszej wiary. Przypomina nam on to, co zostało nam ofiarowane. Jezus Chrystus został wywyższony na krzyżu, byśmy mogli odnowić naszą więź z Bogiem. Obok Jezusa wisi dobry łotr. Człowiek, który nie ma nic na swoje usprawiedliwienie. Który nawet według ludzkiej sprawiedliwości jest po prostu śmieciem. Kimś, kogo trzeba się pozbyć. A jednak wystarczy szczera wiara. Taka, która całkowicie opiera się na Bożym miłosierdziu i w żaden sposób na sobie. Oprócz wiary w Syna Człowieczego niczego nam nie potrzeba. Świat, chociaż grzeszny, jest w sercu Boga. Zrodził się z Jego miłości i żyje dzięki niej, i zbawi się dzięki niej. Największym znakiem miłości Boga jest Jego Syn, który mówi: a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.